Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki. No i gramy w Battle Chasers Nightwar. A więc tak, w dzisiejszym odcinku, zgodnie z obietnicą ostatnią, czy w sumie ostatnim planem, który nie wiem jak to konkretnie nazwać. Ale dobra, po prostu idziemy zająć się tym tutaj całym ognistym lordem, czy jakoś tak. No wiecie, ten super żywiołak. Jakiś portal. Czyżby to był on? Nie, no chyba to już ostatnio był. Dobra, tak więc wykorzystujemy wszystkie krzemienie, które mam. Miejmy nadzieję, że nie będzie to zmarnowana okazja. Czy uda się nam wezwać tego całego gościa? Czyli jednak. Prawdopodobnie właśnie w ten sposób się wzywało tego całego gościa. I uwaga, uwaga. Wezwij ognistego lorda. I zobaczymy, czy chociaż z nim mam szanse jakieś. To wybudził mnie ze snu. To wije cię ogień. Czyli kolejny jakiś taki bossu. A 10 poziom. Dobra. Pierwsze co to oczywiście. Muszę pochwalić, że znowu muzyczka super. No i dobra. Nakładaj tą ochronę. Dobra. Oj, czy będzie podpalał każdym atakiem? A można było się w sumie spodziewać, więc no. Zobaczymy, czy mamy z nim szansę, czy to jest raczej kolejny wróg na takiej samej zasadzie, jak do tej pory było, czyli... No niestety, ale... Marne szanse, nie pokonasz go, jesteś za słaby. Dobra. Breton ma na razie 10, to jeszcze trochę za mało, ale jak będzie... Więcej, czytajcie, po tym ataku już może zarzucić sobie... swoje ulubione... efekty. No i piłeczką! Dziada. Dobra. Gali. No. Masz 10, więc jeszcze za mało, bo nie chciałbym jednak marnować many. Ale dobra. W ten sposób przynajmniej mam pewność, że to ciebie będzie atakował najczęściej. Dobra. Brety gotowy. Dolan też gotowy. Pa. Idzie chyba jest kolejny raz nie na moje siły przeciwnik. Dobra. Niestety. Niestety, prawdopodobnie po prostu naprawdę nie umiem w to grać czy coś. Dobra. W takim też wypadku Nolan. Nic lepszego nie możesz zrobić. Na tym może chociaż tyle. Breto. Chociaż nie ukrywam, możliwe, że to ja jestem tutaj problemem, moje dziwne pomysły czy tam. No nieaktualizowanie non-stop ekwipunku. Tak. No niestety też naprawdę wiele może mieć do czynienia z tym, że tak sobie nie do końca radzę. Dobra. Jeszcze żyją. Pewnie będę czekał, musisz po prostu uzdrowić Nolana, jak tylko się da. Dobra. A ty, mój drogi... Dobra. To nie ma sensu, ty po prostu zarzucaj dalej swoją... lodową lancę. To się mówi, że mamy szansę. Będzie ciężko może. Może potracimy miliony różnych rzeczy, ale... patrz na niego, przecież... główna część walki z nim już jest zakończona. Jak będziemy nakładać wiecznie te osłony, to jeszcze może mamy szansę nawet przetrwać. Dobra. Aha. Musisz rzucić znowu tą... przypadłość. Dobra, Breto. Dziki ogień.
Dobra. Gali, nawet nie ma co czekać, wstrząs. Dolan, lodowa lanca. I miejmy nadzieję, że to już nam zakończy nasze zmaganie. Nope. Nie zapowiada się. Ja nie sądzę, żeby było aż tak. No niestety. Gali padła. Ale no, masz rację, Nolan, to tyle. Spodziewam się naprawdę znacznie więcej. Okej. Wszystkie przebijające trzęsienie ziemi, jakieś nowe rzeczy. Ogień ustępuje, fajnie. Jeszcze skrzynka nagród. No warto było. Ale dobra, zanim coś to... Muszę zobaczyć, co to za nowe zdolności, które się tam pojawiły. Trzęsienie ziemi. Fajna odwaga już było. To jest talenty. Nie wiem, czy to nowe, czy to już było, ale... Wiecie co, nie wiem. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby inwestować w to wszystko, więc... Niech będzie, że zainwestuję jednak bardziej w strażnika. Reto, no... Mogę tylko w ten sposób go wspomóc. Jeszcze zobaczmy, czym są pociski przebijające. Aha. Nie. Spodziewałem się czegoś lepszego. No ale dobra, daliśmy radę. Mimo... Bądź co bądź... Wydawało się by, że w sporej przewagi oponenta. Ale dobra. Tutaj mamy amulet zapłonu i piekielny pryzmat. Zobaczmy, co to jest. Amulet zapłonu, dodatkowe obrażenia i unik, a tutaj obrona magiczna, dodatkowe obrażenia, odporność. Dobra, niech Gali to weźmie, bo w sumie ona jest tą, która powinna na siebie przyjmować ataki wrogów. No i teraz został tylko powrócić do tej sały, jakiej tam było, no... Teraz niestety nas tak na szybko nie jestem w stanie powiedzieć, ale wiecie, chodzi mi o tą całą wioskę, co tam zajmuje się tym wszystkim i dalej nie działa portal. A szkoda. No, po całym tym zajściu może warto byłoby spróbować, nie wiem, jeszcze raz z tym samym glutem, ale to jeszcze nie teraz. I raczej do starcia z nim bym potrzebował Garrisona. No nie ukrywając. Po prostu, jakkolwiek nie bym Nolana, to za mało się on kombuje. Już tak to powiem, trochę dziwnie z angielskiego i polskiego naraz. A mówiąc po ludzkiemu, czy tam jak wolę to określać, po ludziowemu, no ma za mało synergii, za mało połączeń i różnych rzeczy, które... Rozumiem, że jest sens używać go w połączeniu z pozostałymi postaciami. Dobra, więc polowania. Próba ognia. Kończone. Dobra. I achievement, go on. Do widzenia. Nie można sprzedawać różne rzeczy. Dobra. Mniejsza o to. Zobaczmy może teraz właśnie to coś samego w sobie, co to był za przedmiot. 10% na zadanie 400 obrażeń od magii przebijających, okej. Jeśli Nolan niczego nie nosi, jakiegoś takiego wspaniałego, to może... Aha. Dobra. W sumie to uniki i odporność mu zmniejsza, ale niech będzie, że dostanie to, bo w sumie... Tak czuję, że jemu to się bardziej przyda. I teraz tak. Ty, Brety, dostajesz tutaj. Gali, mamy coś dla ciebie lepszego. Mniejsza siła ataku, ale lepsze wszystko pozostałe. No i teraz najważniejsze, Nolan. Zobaczymy jak tutaj. Mniejsze obrony, większe wszystko pozostałe. Idealnie. Dobra, to teraz tylko najważniejsze, zobaczymy. Ma coś ciekawego? Chyba jeszcze nie. Okej. Tutaj to oczywiście ścieki, z którymi nie mamy szans żadnych. Więc jak tutaj. Nieźle. Ząbkowate pazury. Zdobyczny miecz. Miecz słabszy niż to, co posiada. To nawet w miarę. Tutaj tylko... O!
Siła ataku i przyspieszenie mniejsze, ale pozostałe pozytywne. Uhu. Fajne rzeczy nawet posiada, ale... Czy ja wiem? Tajemniczy safe ze ścieżki kłów, tajemniczy safe z żadnego przyczółka. Wielka księga zdolności, dobra. Tutaj mamy coś fajnego, duży robak, stalowa wędka. Dobra. Dodaj artefakty, pęknięty kamień obserwacyjny, tak, rezonujący kawałek kości, do widzenia. I nie stać mnie teraz na to coś dla Gali. Ale dobra, może mamy nowe rzeczy potrzebne do łowienia ryb jakiś super efektywnie. Bo gdzie była zakładka? Jest, od razu lepiej. I dobra. W sumie, jako że i tak powiem szczerze, nie czuję na siłach ani nic. A chciałem jeszcze zobaczyć jakie są nagrody za najwyższy poziom żelaznego przyczółka, to możemy... I w sumie właśnie też chciałem zobaczyć, jak to będzie z tym całym liszem. No właśnie, idziemy dzisiaj na żelazny przyczółek. Jednorazowo oczywiście. Nie ma sensu w moim odczuciu dwa razy wam tego pokazywać. Jeśli znajdziemy lisza, to oczywiście będą się potem wam i tak... Będą się sami tak jeszcze potem go uwolnić i wam to pokazać. Jeśli się nie uda, to będę się pokazać obie opcje. No ale dobra. I tak czy jak będzie bardzo łatwym. Może wiesz, niepotrzebnie teraz tutaj wracam. No ale mówię, chciałem po prostu zobaczyć tego lisza. Na dwa sposoby, rzecz jasna. No i przy okazji może, nie wiem, pobawić się w łowienie ryb lepsze, czy coś. Ja. Oczywiście nie będę się teraz przejmował za bardzo jakimś tam szczegółami, po prostu chcę odnaleźć lisza i tyle. No i oczywiście ci przeciwnicy, którzy... No niestety są zmuszeni do walki ze mną. Ale nie sądzę, żeby oni byli jakoś szczególnie mocni. Więc... W sumie... Gdzie są te dalsze? Trzęsień ziemi, dobra. Unicestwienie. Nie, to będzie być dziki ogień, nie. Czemu ja zawsze nie to klikam, co chciałem? Dobra, zdolności, ognista burza. O nie, 4 punkty obrażeń. No i wiem, że niepotrzebnie marnuję manę i takie tam rzeczy, ale na bossie tego marnować nie będę. Tutaj, tak, a właśnie przed bossem i tak zawsze przecież dostaję odnowienie. Więc dobra. Chociaż wiecie co, nie wiem, czy jest sens wam pokazywać takie nudne już lokacje, bądź co bądź. Ale z drugiej strony znowu... Jak mówiłem, chciałbym po prostu pokazać zmiany, czy tam, czy są jakieś specjalne rzeczy właśnie na tym najwyższym poziomie. Pewnie jak już bym wyciął to znając, nie bym potem zapomniał pokazać, nawet jeśli bym coś nowego odkrył, więc tak będzie lepiej. No ale co ja tam się znam, jestem tylko zwykłym jełopem, który próbuje udawać, że umie w YouTube. Dobra, trzęsienie ziemi, standardowo, Nolan. Nie, no w sumie... To mnie, zrzucaj sobie swoimi mackami. Okej. Książka znajduje stronę z mackami, dotyka jej. Podnosi i macki biją, zabiją wszystkich. No i niestety przeżył. I bum. 85. No, ale musi być naprawdę słabe. Talent bestii Technomanta, no nareszcie coś. Największy chyba plus całej tej wyprawy. Żelazny pierśń ostrzy jakości fioletowej. Nieźle. Co ma tutaj Nolan? O dziwo lepsze. Dobra. W takim razie proszę, Breto, ciesz się. Oha. I taka delikatna zagadeczka. Jak tutaj... No właśnie, dojść do skrzyni.
Spodziewam się większych trudności. Zresztą to jest początek dopiero gry, bądź co bądź. Pierwszy loch i w ogóle, więc nie wiem czego się tu spodziewałem tak naprawdę po nim, nawet jeśli to jest najwyższy poziom trudności. No dobra. Książek, nawet nie wiem po co mam ruszać, wszystko już tutaj mam odkryte. Jestem jak jeszcze właśnie przy tym jesteśmy, odkrywaniu innych rzeczy, to muszę zobaczyć ten talent bestii Technomanta. Tam mam zdobyte, więc Technomanta zwiększa odporność wszystkich bohaterów o 1%. Standardowo niby znikome efekty, a jednak... No, ta znikomość bądź co bądź na dłuższą metę może naprawdę doprowadzić do tego, że ten 1% kiedyś będzie zbawienny, bo dzięki temu tutaj zostanie mi 1 HP zamiast śmierci. Dobra. Tym nawet razem nie będę ryzykował z używaniem tych wszystkich umiejętności, po prostu... już. Na czystych atakach to zrobię. O nie, 9. O, 14. Zabójcze te obrażenia, po prostu zabójcze. Nieźle. Dobra. Oczywiście Gali i Brecy sobie dokończą jednego, drugiego nawet swoimi piłeczkami dobije. A nie no, niech będzie lodowy podmuch, chociaż trochę powagi. 5 punktów many? A no tak, on chyba zyskuje manę, jak to dobija. Coś takiego mu chyba dałem? Ja zresztą nie wiem. Dobra. Jakieś śmieci, złomy i inne rzeczy, które mi są niepotrzebne. A mimo to i to wszystko biorę. Nie mam nic, co warto byłoby wykrafcić. Ale nie ukrywam, jak nic przydałoby się znaleźć coś dla Nolana lepszego. Dobra, fajnie, szybciej. Chciałbym dużo sprawdzić w ustawieniach, czy nie ma jakiejś opcji znacznie szybszych animacji. Bo nie ukrywam... Fajnie by było to przyspieszyć wszystko. Teraz znalazłem się, pewnie tego nie ma. Nie wiem, może w necie gdzieś jakiś mod był z tym powiązany czy coś. Dobra, tam już byłem, teraz tutaj. No, hazardista, który nie chce się bić. Takie dosyć standardowe schematy. Tego, co dokładnie już było ostatnio. Tak, filtrowa jakość, tunika z przyczółka, inne rzeczy. Korba do studni? A tym razem to spotkałem coś, czego nie znam. Teraz pytanie, czy to jest do studni w mieście? Czy to jest czegoś tutaj? Nie wiem, ale wygląda na to, że mimo wszystko ten cały loch dalej ma jeszcze dla mnie tajemnicę. A. I chyba też znowu znajdę to całe miejsce alchemiczne, które ostatnio było. Ja. Będę musiał teraz znowu pomieszać tak, jak to było ostatnio, czyli użyć tego, co nie było wspominane w żadnej z notatek. I na bazie tego wszystkiego stworzyć wspaniałą miksturę. To się kiedyś jeszcze przyda. Dobra. Więc tak, on się rusza znacznie później, więc trzeba wybić nietoperza. No i teraz oczywiście wielkie obrażenia, aż 52. Nie ukrywam, dosyć sporo jak na taką sytuację, a nie inną, gdzie to mamy wyższy poziom, bardzo potężne ekwipunki i w ogóle. Ja też nie będę może nawet jakoś szczególnie, no, mogło być gorzej. Pan wyrok tu po raz pierwszy przyłaziłem, ten to było naprawdę problematyczne. A teraz dobra, piłeczka, do widzenia. I chyba właśnie mogę powiedzieć szczerze, że już polubiłem Nolana jeszcze bardziej z tym, że on sobie tą manę odnawia. Chociaż dalej nie jestem pewien, czy to jest jakiś jego ukryty talent, czy coś mu takiego brałem, dawałem. Nie wiem i nie wiem, czy chcę wiedzieć. W sumie dla mnie się liczy tylko to, że w sumie... No. W sumie tylko to, że udało mi się właśnie uczynić go przydatnym i mimo wszystko tutaj... No, odkryć tą informację, dobra. Pisy w dzienniku. Dobra. Dzień piąty. Dobra. Dobra. Płatek.
Dobra. 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 Owoc, kość udowa. Czyli to nie jest owoc ani płatek. A tutaj było kość barkowa. Jeszcze raz. Czyli to nie jest udo, nie jest bark. I dobra. Nie owoc, nie płatek. Więc czaszka i liść. Dobra. Musujący zielony płyn, czyli się znowu udało się. Będę miał na kiedy indziej. Jest taka zglutowiała fontanna. Nie ukrywam tego, żebym jeszcze nie widział, ale no warto sprawdzić, jak już mówiłem. Dobra. Bij, zabij. I ty też bij, zabij. Nawet Bretus nie zdążył ruszyć. Jakaś nagroda za to? Pewnie nie. Dobra, co tu mamy? Nic. Nic. Po co mi te wszystkie rzeczy, to takie naprawdę 2 na 10 mocno w moim odczuciu. Dobra, mała butelka jeszcze może się jeszcze przydać. Sprawdź zbiornik. Zauważasz, że skażona mroczną energię regularnie powiększa się i kurczy. Mimo, że dzieje się to rytmicznie według przewidzianego wzorca, ciągle czujesz się nieswojo. Okej. Okay. Duże. Zmniejsza. Dobra, jest, jest, jest. I teraz. Dobra. Żelazny pierścień ostrzy. Czyli kolejna sztuka. Udało mi się bez tej mrocznej. Bez problemu z mroczną energią. Brawo ja. I dobra. To nie wiem, czy był przeczytany, czy nie. Mniejsza z tym. To jest tylko tak. Tamtą stronę, jeśli chcę coś zrobić. I zauważyłem też, że przekazuję tej ryby. To oczywiście połowimy trochę, bo czemu by nie. I dobra. On jest groźniejszy, co... Nim się zajmie Breto i Gali. A Nolan sam sobie się pobije z Glutkiem, bo w sumie ma szansę go dobić. I oczywiście, że nie. O nie, 15 obrażeń. Po prostu zabójcze. Ale w sumie nie wiem, czemu ja o tym mówię, skoro sam z własnej woli przylazłem do miejsca, które powinienem chyba dawno zaliczyć na 100%, a dalej tego nie zrobiłem. Ale dobra, mniejsza o to. Jakieś doświadczenia obdziwu dalej dostajemy po 12 punktów. Czasami jeszcze mniej, ale są. Dobra. Motywator. Chociaż nie będę ukrywał, nie czuję, żebym miał jakąś motywację do działania. Ale dobra. Przesłuchanie, 14 obrażeń, to standardowo. W sumie muszę przyznać, Gali jest naprawdę mocna, jeśli chodzi o te swoje odporności. A może bym nawet jeszcze nie inwestował w nią w atak, tylko właśnie w obrony, to byłaby niesamowicie potężna, po prostu niepowtarzalnie. Dobra, co tu mamy? Nic. Ryby. Oczywiście z tym nowym sprzętem to powinno się udać spokojnie coś złapać. Ło, nagle wszystko się łapie na to. Dobra. Bulbul. Bulgot. Unikatowa ryba, która podobno kiedyś mówiła. Niestety z chwilą wyciągnięcia z wody zdechła, więc nie uda ci się tego sprawdzić. Rybak zapłaci za nią kilka mrocznych monet. No proszę. Wystarczyło tylko zdobyć lepszy sprzęt i już pełno rybów się rzuca. Fajnie. Dobra. Oczywiście już wiem, jak nawijać te ryby. Na całe szczęście. I dobra, świetny połów. Nic szczególnego, dobra, rzucamy tutaj. I jak wszystkie ryby będą chciały już to zeżreć, więc co za problem. I co tym razem? Okej. Nic takiego znowu. Łódka, włócznik. Mimo, że ryba jest... Dobra, dobra, fajnie. Rzucaj szybciej, Breto. Widzę, że znowu większość ryb chce to zeżreć.
Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że mam teraz taki właśnie super sprzęt i tak szybko się to wyciąga i łapie i w ogóle, czy czego. Świetny połów, żółw, chcę. Nawet nie chcę mi się tego czytać. Ale nieźle, jakaś tam ryba bardzo dobrej jakości, więc coś tam się już udało dzisiaj. W sumie kolejna gra, w której zajmuję się łowieniem ryb. Zaraz oczywiście po terrarii, w której co znacznie więcej łowię i znacznie jeszcze więcej będę łowił. Maskowata muszla. Tylko najdzielniejszy wędkarz ośmielają się zajrzeć do tej monstrualnej muszli. Czyli macki. Dobra. Ktoś jeszcze chce wziąć? Tak, chcę wziąć. I tak zauważam, że trzeba ogólnie chyba blisko bardzo rzucać tych ryb, bo inaczej to po prostu one nawet nie zauważą. Dobra, teraz tak. Idealnie dla tego kraba. Potem ten ostatni krab, czy tam w sumie coś o cień krabopodobnym. I oczywiście... Okej, bierzemy. Kolejna. I teraz tak, powinien zauważyć bez problemu. Ostatnia rybka z tego jeziorka. Miejmy nadzieję, że... Jest to koniec. Okej, tyłem to płynie. No, nie wiem, czy chcę wiedzieć, co to jest za stworzenie, skoro płynęło tak tyłem. Po prostu nie wiem, czy tyłem, czy tak tylko. Co się? Krabuś, dobra. Nie ma tu już niczego, do widzenia. No, więc jednak opłaciło się tu przyjść, nawet jeśli nie uda się znaleźć tego, czego szukam tak najbardziej. Dobra. Mam mapę, więc wiadomo, jak przynajmniej z pomieszczeniami. Dobra. Uda się ich zachęcić, żeby nie gonili. Dobra, są jeszcze bardziej poranieni, co? Bandytę na dwa ciosy, pozostałych na jeden cios. Tak więc nawet nie ma co więcej czekać. I dobra, bandytę jeszcze długo, ten też długo. W sumie nawet... Dobra, może nie aż tak długo, ale no widzicie, Nolan sobie radzi idealnie. Po prostu arcymag i tyle. Z wielkim nosem, który jest chyba najlepszą częścią postaci całej. Dobra, fajnie. Usprawnione działo, fajnie, fajnie. Tak, tutaj wajcha. Tutaj jakieś znowu złomy. O nie, to jest pułapka. Zaraz nas pokroi, czy coś takiego. Dobra, jakieś rzeczy nawet nie wiem, po co je podnoszę. Ale jak już podnoszę, to podnoszę. O nie, pułapka. 28 życia. Koszmar normalnie. Ta notatka, którą już tak znam. Dobra. No i to jest to spotkanie pierwsze, które tam było związane ze znajomymi. Zawsze ono musi być. I miejmy nadzieję, że po nim znajdziemy tego licza. Naprawdę, tylko dla niego tu przyłażę. No chyba, że straciłem okazję i już go nie spotkam. O, krwawienie mam narzucone. Pewnie przez moją nieostrożność, że tam wpadłem w tą pułapkę, ale... Nie będę ukrywał, ja się tego... Super, zmarnowałem umiejętność. Dobra, już było stać, tak... Dalej nie przejdziecie, Tak, to już było... W sumie to samo co ostatnio, więc nie ma co się tym szczególnie interesować. Zakończymy to tu i teraz z jednym rzutem głazem. Wiem, że mocno przepalam, ale i tak jeszcze pewnie zanim stąd wyjdziemy, to napełnię wszystko. Oj, niestety nie jednym rzutem głazem. No ale cóż, już po wszystkim. Ej, miło jest tak czuć postęp wielki. To jest tak, tu jest jeden pokój poboczny, tam jest dojście do bossa całego, więc idziemy tu. U. Już się potężniejszy? Pięknie, język obserwacyjny, tak. Standardowo.
O nie, znowu wpadłem w pułapkę. O, wygląda na to, że jeszcze pamiętam jakąś walkę. Gdzieś. Już to jest gdzieś też ta cała sypiąca się ściana czy coś, żeby... Ech, jest sypiąca się ściana. Dobra, w sumie nawet nie wiem po co to robię, ale no. Jak już robię, to robię i tyle. Wszystko co miałem zrobić, to zrobiłem. Tak więc idziemy. Tym razem z podwójnym krwawieniem. W dalszym ciągu mało mnie obchodzi. Jeszcze wygląda to, że też pominąłem znowu skrzynię, ale... Jak już mówiłem, mało mnie to interesuje. I czyżby... Dobra! Jest! Tutaj jeszcze ktoś jest w środku. Kim jesteś? Mhm. A może jesteś nieumarły? Mhm. Dobra. To nie pomaga. Do głosu dochodzi. Dobra, pokaż co potrafisz. Ponownie teraz jest ta walka cała. Po czym oczywiście raz jeszcze będę musiał go spotkać, żeby było... No. Potem uwolnić. Bo jednak chciałem zobaczyć, jaka jest opcja z tego wszystkiego. A na obecny moment właśnie nie ma co się przejmować wielce. Bo tym razem on jest zdecydowanie zbyt słaby, żeby ze mną zadzierać. Jeden są za pierwszym razem. I bum, dziękuję. I jest jakaś fajna nagroda za to, czy się nie opłaca. Oczywiście poza tym, że pewnie w bestiariuszu trzeba by było gdzieś zanotować i... Pancerz paludna, czy pelerina paludna, nic. Mhm. Czyli dobra. Pewnie nic takiego. No proszę, czyli może bardziej warto było go właśnie wypuścić. A póki co zobaczmy, czy jest jakiś ciekawy wpis na jego temat. Wskrzeszony zanim został odzyskać pełnię sił, aby pokonać bohaterów, którzy odmówili jego uwolnienia, cień swojej poprzedniej postaci. Nienawiść sprawiła go w płomieniach, które żenią każdego napastnika. Aha. A, nie, dobra, palcerz paludna był od niego. Ej, czy to jest jakiś specjalny drop, który zmniejsza obronę niewiele, ale poza tym jest dosyć fajny. Dobra. Dobra, wiecie co, w takim wypadku może jednak nawet było warto. Tam obrona dla Garrisona i tak no nie powinna należeć do tych istotniejszych rzeczy. Właśnie chyba widziałem jakąś taką potężną skrzynię, którą... Aż szkoda byłoby nie brać. Dobra, mam 33 minuty, więc w sumie idealnie na zakończenie. Użyłem więcej zdolności co chciałem. Dobra. Ale kontynuując. W sumie idealnie na zakończenie podziemia będziemy mieli koniec odcinka prawdopodobnie. Dobra. Jeśli oni to przeżyją, to... No... Właśnie chciałem powiedzieć, że jak to przeżyją, to łatwo będzie to wykończyć Nolanem. No proszę, jednak Gali to zrobiła bezproblemowo. Okej, fajnie. Jakieś tam rzeczy, no nie wiem po co mi to. Dobra, biegnij szybko, brato. O nie, dwójka. Ech, nie ukrywam. Fajnie, odkryłem to co chciałem, ale... To no w sumie podziemie wydaje się takie aż wręcz nudnawe. Nie ma co się dziwić, ale no niestety. Tak też jest, ze względu na to, że po raz kolejny powtarzam, przyszedłem tutaj zbyt późno. Dobra, 39 obrażeń, dosyć sporo niestety, jak na taki poziom. Ale nie ma co się martwić, przynajmniej co płakać nad rozlanym mlekiem. Ktoś się mawia. Lada moment, się ich pozbędziemy, weźmiemy skrzynię, która
No znaczy, że nie będzie jakoś wielce warta, ale może będzie miała w sobie jakiś przynajmniej jeden składnik czy coś, który jest przydatny. No i po tym wszystkim rzecz jasna będziemy mogli zająć się już w następnym epizodzie czymś ciekawszym. No chyba, że będę powtarzał jeszcze raz to sobie, żeby znowu go odnaleźć, znowu go uwolnić, takie tam sprawy, ale no. Jeśli już, to będę robił, jak mówiłem, poza nagraniem, tylko pokażę, co jest, jak się go uwolni. Dobra, i do tej tury, szata podróżna. Chciałem szat podróżne w sumie. Dobra jakość dla Nolana. Zobaczmy, czy... znacznie gorsza pod każdym względem tego, co mam. Ale nie ma co się dziwić. W końcu znaleźliśmy je w pierwszym lochu, więc no. Ale żeby nie było jakościowo fajne. Można będzie to sprzedać za, miejmy nadzieję, sporą sumkę. Dobra, Nolan, idziemy. Ile jeszcze pokoi? Dwa. Znaczy nie będę przejmował wszystkimi walkami. No miałem się nie przejmować, ale tej jednej nie jestem w stanie odmówić. Oj, szkoda, gdybym zdążył zarzucić. Dobra, nieważne. Rzućmy maskami, będzie dobrze, bo chciałem zarzucić właśnie tą zdolność Nolana, żeby uwidzialnić tamtego gościa niewidzialnego, no ale trudno się mówi. Szybciej, dziadek. Dobra, jedno użycie tego typu magii już po wszystkim. Miejmy nadzieję, że przynajmniej reszta będzie trochę lepiej działała, czy coś. Dobra. I teraz, aby to było warto. Flaszka siły, żelazny miecz, jakiś żelazny pierścień ostrzy. Jeśli myślę, tylko ta flaszka siły może wydawać się warta uwagi. I okej. Bossu, tak, dawaj. Tutaj i tak bez różnicy. Bo nie sądzę, żebyśmy mieli mieć większe bądź mniejsze problemy z tym wszystkim. Oczywiście prosto jest cenka, ale widzieliśmy już ją tyle razy, że to nie ma sensu większego. A strzostwór, tak. I ta muzyczka. Dalej moim zdaniem bardzo fajna. A tak ostrzy, tak. O nie, te obrażenia po prostu są zabójcze. Nie ukrywam sporo, no ale co się dziwić, to jest boss. Więc można mu przyznać, że tam jak ma wiele poziomów do tyłu, to powinien chociaż trochę mieć szansę na bycie zabójczym. A 90 obrażeń z jednego ataku, no powiedzmy, że jest akceptowalne jak na taką różnicę. Dobra. Też jak widać, to tam wielkie różnicy czy tam wielkiego wrażenia na mojej postaci żadnej nie zrobi. Bo jednak bądź co bądź dalej było to dosyć proste. Dobra, Nolan, awans na 12 poziom. Żelazny miecz, mały fragment, te... Legendarna skrzynia skarbów, achievement za to, że udało się przeszednąć coś na tym wyższym. A, przerwam zanim to wyciągnął, czy nic tu nie było? Aż wezmę i zobaczę, czy tym razem ten żelazny miecz jest czegokolwiek warty. Nope. No a przynajmniej mamy mały fragment ostrza i legendarną skrzynię, w której była mała butelka, strzępki wełny, zioła, stroje, zresztą widzicie. Kolejne szaty podróżne? Dobra. Nic wartego uwagi, tak czy siak. No i wyrobiliśmy się w sumie idealnie w 39 minut, tak więc ja dziękuję, do zobaczenia w następnym epizodzie, no i trzymajcie się. Hej, hej.